W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza Ewangelia opowiada nam scenę, jaka miała miejsce w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego. Dwóch uczniów opuszcza ze smutkiem Jerozolimę. Czy to ze strachu przed Żydami, czy też byli oni zdania, że wszystko zostało stracone wraz ze śmiercią Zbawiciela, tego do końca nie wiemy. W każdym razie są oni przybici i załamani. I w czasie drogi do miasteczka Emaus, z którego prawdopodobnie pochodzili, rozmawiają oni o wydarzeniach, przeżywają to wszystko, co miało miejsce. Ich serce było tak przepełnione smutkiem, że nie rozpoznają Jezusa, który się do nich przybliżył i szedł z nimi. Kiedy przybysz pyta ich o powód smutku, opowiadają mu o opowieścią o Jezusie, wielkim proroku, dokonującym tu, cuda, którego starszyzna Żydowska wydała na śmierć krzyżową. Następnie oni mówią słowa, które są wyra wyrazem ich całej postawy, a myśmy się spodziewali, że on właśnie miał wyzwolić Izraela, ta ich gorycz, zawód, jaki pokładali w Chrystusie, a myśmy się spodziewali, nie tak miało być. I to jest właśnie powodem, dlaczego nie są oni w stanie uwierzyć w opowiadanie niewiast o tym. Że one widziały Jezusa, widziały aniołów. To, jest, to ich wyobrażenie o Chrystusie, to ich oczekiwanie, to ich mniemanie czyni ich niezdolnymi przyjąć prawdę o zmartwychwstaniu. Oni inaczej sobie wyobrażali, jak się sprawy z Chrystusem potoczą. On miał odbudować królestwo Izraela, uwolnić z niewoli Rzymian. A oni, jego uczniowie, na pewno będą pełnić ważną rolę, będą czerpać z korzyści z tegoż królestwa. Podobnie dwóch braci, Jan i Andrzej, nie jest to tak, że tylko tych dwóch uczniów, takie miało mniemanie. Dwóch braci, apostołów, Jan i Andrzej, wysyłają swoją matkę do Jezusa, aby prosiła Jezusa, aby oni mogli siedzieć po prawicy i lewicy pana w jego królestwie, czyli aby zajmowali najważniejsze role królestwie, które Chrystus założył. Ich wizja Mesjasza była całkowicie ziemska. W głowie im się nie mieściło, że królestwo Chrystusa nie jest z tego świata. Nie mogli pojąć, że nie ogranicza się tylko do jednego narodu, do jednego państwa. Ani to, że Chrystus musiał cierpieć, aby odkupić lud. A myśmy się spodziewali, mówią z zawiedzeniem. Nie tak to miało wyglądać. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy. Odpowiedź Zbawiciela jest bardzo stanowcza i ostra. O głupi, ale serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy. Nie tylko prorocy, ale sam Chrystus mówił im, jaki będzie miał koniec, jego, kres jego życia. Mówił o tym, że będzie cierpiał, umrze i zmartwychwstanie. A na jedno z zapowiedzi, zapowiedzi cierpienia Syna Człowieczego Piotr reaguje podobnie jak owi uczniowie i mówi do Zbawiciela, nigdy to na ciebie nie przyjdzie. Ten, który wyznaje Chrystusa Bogiem pozwala sobie Jego pouczać, gdyż to co mówi nie odpowiada Jego wyobrażeniu. I otrzymuje jeszcze surowszą odpowiedź, idź precz szatanie, jesteś mi zgorszeniem, gdyż myślisz po ludzku, a nie po Bożemu. I to właśnie dlatego, że uczniowie i apostołowie myślą po ludzku, mają zbyt ludzkie oczekiwania, są zbyt przywiązani do swojego zdania, swych oczekiwań i wyobrażeń, są tak mocno strofowani przez dobrego Zbawiciela. I również dla nas jest to wielka przestroga, abyśmy nie byli przywiązani do swych pomysłów, swych planów, do swych przemyśleń, bo wtedy jesteśmy zamknięci na poznanie planów Bożych, na poznanie prawdy. I ma to zastosowanie w codziennym naszym duchowym życiu. A przede wszystkim w naszym, naszej religijności. Jak wygląda nasza modlitwa, współpraca z opatrznością Bożą? Czy właśnie nie czujemy zawiedzenia się, gdy coś nam nie wychodzi? Gdy nasze życie układa się inaczej niż sobie wymarzyliśmy? Przecież wierzę w Pana Boga. Pan Bóg powinien mi tak wszystko zrobić, abym wiódł sobie wygodne życie. A gdy pojawia się cierpienie, gdy pojawia się trudność, Czujemy, że Bóg nas opuścił, zostawił nas. Nie tak miało to wyglądać. Wierzymy w Pana Boga, a Pan Bóg nas zostawia. A myśmy się spodziewali, że jak uwierzymy, pójdziemy za Chrystusem, to będziemy sobie wiedli wygodne i łatwe życie. I również, jak apostołowie, tak i my nie mamy prawa tak myśleć. Chrystus nie powiedział nic takiego, co moglibyśmy z tego taki wniosek wyciągnąć, a jednak. Często ten zawód jest w nas, a myśmy się spodziewali, że tak będzie. Nie tak sobie to wyobrażałem. Dlatego musimy pamiętać, że nasza święta katolicka religia nie jest religią wymyśloną przez człowieka, wymarzoną przez człowieka. I nie mamy prawa jej zmieniać nadawać jej takiej interpretacji, jaka nam się podoba. To byłoby czystym protestantyzmem. Religia katolicka jest religią przez Boga objawioną. Jeżeli chcemy być wiernymi i dobrymi katolikami, musimy przyjąć objawienie Boże, nawet jak nie odpowiada to naszym wyobrażeniom, nawet jak czegoś innego się spodziewaliśmy. I to nie tylko w stosunku do prawdy objawionej, czyli do dogmatów naszej wiary, ale również do działania Pana Boga w naszym życiu, do działania opatrzności Bożej w naszym życiu. Mamy konkretne wyobrażenie co i jak mamy zrobić i Czujemy zawód, gdy Bóg zarządza inaczej. Musimy być zawsze gotowi zmienić nasze zdanie, gdy się okaże, że Bóg uważa inaczej. Inaczej uważa Kościół, inaczej uważa władza duchowa. Musimy pamiętać, że błądzić jest rzeczą ludzką, ale trwać w błędzie jest rzeczą diabelską. Trwać uparcie przy swoim zdaniu jest oznaką pychy. Owi uczniowie Zemaus myśleli źle, mylili się, ale skoro pouczeni zrozumieli swój błąd, mówią, czy serce nasze nie pałało w nas, gdy rozmawiał z nami i w drodze i Pismo nam wyjaśniał? W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Te ich fałszywe mniemania, do których byli przywiązani, byli załamani nimi, gdy Chrystus im wyjaśnia, porzucają je. Nie trwają w nich, nie mówią, ale może byłoby inaczej, Bóg mógłby zrobić inaczej, nie, skoro Bóg im to objawił, zmieniają całkowicie swoje oczekiwania i wracają do Chrystusa. Wracają do świętego miasta. Zmieniają swoje plany, korygują swój błędny osąd o wydarzeniach dokonanych w tych dniach. Zauważają, że wszystko musiało się tak dokonać, że Mesjasz rzeczywiście musiał cierpieć, aby wejść do swojej chwały. Że Bóg przez cierpienie swojego syna dokonał dzieła zbawienia. Owi uczniowie zdobywają się na odwagę porzucić swoje oczekiwania, zmienić swoje plany. I również i my musimy tę odwagę w sobie posiadać. Musimy być gotowi ciągle korygować nasze zapatrywania na życie religijne, na życie modlitewne, na prawdę przez Pana Boga, na nasze konkretne postępowanie w codziennym życiu. Wielu jednak uczniów Chrystusa, którzy słuchali Syna Bożego i chodzili wraz z nimi, w czasie życia publicznego nie zdobyło się na tę zmianę swojego zdania. Porzucają Zbawiciela. Podobnie jak gdy Chrystus zapowiada Eucharystię, ten wielki cud i wielką prawdę, tajemnicę naszej wiary, kiedy to zapowiada, że da swoje ciało do jedzenia i krew do picia, wielu uczniów nie rozumie tej mowy i opuszcza Jezusa. Ewangelia mówi nam, że wielu przestało z Nim chodzić. Podobnie również prawda o zmartwychwstaniu i tajemnica cierpienia jest próbą wiary dla uczniów, ale również dla wszystkich wiernych. Ja by odróżnić to, przyjmuje naukę chrystusową, pomimo tego, że nie rozumie jej, nawet jak inaczej sobie to wyobraża wcześniej, taką wzorową postawą względem prawdy Bożej, nawet jakiej nie potrafimy do końca zgłębić, zrozumieć. Jest odpowiedź Piotra. Gdy Chrystus mówi do apostołów: "Czyli wy chcecie mnie opuścić?" Piotr mówi: "Do kogoż Panie pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego". Dlatego musimy rzeczywiście badać nasze przywiązanie do naszych osądów, zapatrywań. Mamy już cały plan naszego życia ułożonego, ułożony do końca naszych dni. Będziemy żyli długo i szczęśliwie. Musimy jednak zmieniać nasze, jeżeli przez lata chodzenia na tradycyjną mszę mamy cały czas takie same poglądy na sprawę choćby życia doczesnego, życia religijnego, jeżeli jesteśmy ciągle tak samo powierzchowni, to znaczy, że nie zmieniamy swojego zdania. Mamy ciągle te same zapatrywania, i próbujemy do tych naszych zapatrywań jakoś tam Pana Boga ściągnąć, aby On pomagał nam był takim bezpiecznikiem na nasze plany. Dlatego musimy rzeczywiście często pytać, czy te moje wyobrażenia, moje plany są zgodne z planami Boga względem mnie. Dlatego nie naśladujmy uczniów z Emaus w ich zbyt ludzkich zapatrywaniach na Chrystusa, na Bożą prawdę, lecz naśladujmy ich gotowość do porzucenia swych błędnych zapatrywań i oczekiwań. Jest to szczególnie ważne w czasach kryzysu w Kościele gdzie zaufanie do autorytetu jest jeszcze trudniejsze niż zwykle. I aby w tym wielkim zamieszaniu nie tworzyć swojej własnej religii, opartej na własnych przemyśleniach, na różnych zdaniach wyciąganych od różnych autorów wedle naszego mniemania i oczekiwania, lecz zawsze na obiektywnych prawdach Bożych, nawet jak to wymaga od nas przyznania się źle myślałem, uważałem niewłaściwie. Tego, drodzy wierni, prośmy naszego Pana Jezusa Chrystusa, który tak, z taką mądrością doprowadził tych uczniów do ich zmia zmiany ich mentalności, aby również uczynił to i z nami, abyśmy zawsze byli gotowi pójść za Chrystusem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chrystus z wstał.